serdecznie. Dzisiaj będziemy szyły taki króciutki top. Top, który będzie też elegancki. Top z koronką. Z tyłu będzie miał dekolt w kształcie litery V. Będę szyła ten top z burdy, którą praktycznie można nabyć przez cały rok. Też na stronie internetowej burdy jest. Jest to szycie krok po kroku. To jest wydanie 1/2015. A ten top, on ma wykrój 4A. Wygląda w ten sposób na burdzie. Tutaj nie widać tyłu. Tył właśnie będzie miał taką literkę V, będzie wiązany. Ja będę używała innych kolorów, aczkolwiek zachowam jakby formę tego topu. Co jeszcze istotne, będę miała trochę inną koronkę, bo taka mi się po prostu spodobała. Co jest ważne, w tej burdzie, jeżeli właśnie zaczynacie swoją przygodę z szyciem, bardzo fajne jest to, że te wykroje są po prostu już przygotowane. Trzeba je tylko wyciąć do swojego rozmiaru i tak naprawdę na tej podstawie już macie gotowe do wykrojenia, gotowe do pracy, nie trzeba nic więcej robić. Potrzebujemy materiału o długości metra, na szerokość 1,40 m. Ja mam materiał szeroki na 1,50 m i z tego względu będę mogła zaoszczędzić tej tkaniny i po prostu zrobić z jednej szerokości od razu wyciąć na dwie bluzki. Będzie to w ten sposób, tak? Co jest jeszcze ważne, ja swoją bluzkę przedłużę o 10 cm, bo gdyby była takiej długości, jak jest w burdzie, byłaby gdzieś dotąd. No ja ze względu na swój wiek będę chciała ją troszeczkę przedłużyć, przedłużę ją o 10 cm. Dodatkowo potrzebujecie jeszcze koronkę. Ja wybrałam taką fajną koronkę z bardzo ozdobnym takim już właśnie brzegiem karbowanym. Ona będzie wykańczała moją bluzkę. Takiej koronki potrzebujemy tak naprawdę 7 cm, ale ze względu na to, że ja mam taki ten wzór troszeczkę inny, ja po prostu wytnę sobie trzy jakby powielenia tego motywu, na trzecim motywie wytnę. Ile tego potrzebujemy? Tak naprawdę, gdybyście to miały po długości, bo ten wzór jest troszeczkę inny, to wystarczy 7 cm tej koronki i 1,5 m jakby szerokości. Ze względu na to, że ja mam całkiem inną tą koronkę, to po prostu wziąłem dwie długości. Szczegóły znajdziecie też na moim blogu, także gdybyście miały jakieś wątpliwości, będzie to dokładnie opisane. No, to zabieramy się do pracy. Nie powiedziałam Wam jeszcze, jaki materiał byłby najlepszy na tego typu top. Najlepszy byłby batyst bawełniany czy batyst wiskozowy. Ja mam właśnie taką cienką tkaninę wiskozową. Ważne, żeby ona była przewiewna. Tak jak zauważyłyście, przedłużyłam sobie o 10 cm te wykroje. Na podłożenia ogólnie i na wszystkie szwy dajemy po 1,5 cm. Będziemy też robić plisy odszycia tyłu, odszycia ramion, odszycia przodu. Także na razie wykroję te rzeczy. Będziemy potrzebować pasek na odszycie podkroju szyi długości 105 cm i szerokości 4 cm i w tym są już uwzględnione zapasy na szwy. Więc szykujemy sobie taki pasek. Więc tak, mamy wykrojony przód z podwójnie złożonego materiału, tył z podwójnie złożonego materiału, wykrój ze skosu na podkrój szyi, dwa
dwa paski wielkości 50 cm na 4 na nasze paski takie wiążące z tyłu. Obraz oprócz tego mamy na potroje pach i plus dwa kawałki koronki. Chyba, że tak jak mówiłam, będziecie mieć tą koroneczkę z 7 cm, to wtedy po prostu w całości. Ja będę wszywać ją do boku, żeby nie było widać. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, żeby przy tym wykroju na tyle są zaznaczone linie, tutaj macie zaznaczone linie, na jakiej wysokości zamontować to wiązanie, tak? No, u mnie jest ono tutaj na tej wysokości, w zależności od szerokości. Także na tej wysokości zaznaczcie sobie do swojego rozmiaru, gdzie będzie wiązanie. Na lewej stronie przodu i tyłu będziemy tą taśmą flizelinową wyklejać podkrój szyi, żeby po prostu nam się lepiej układał. Także ja będę to podklejała w odległości właśnie gdzieś tak, nie wiem, 1,5 cm mamy na szew, to najlepiej by było gdzieś tak w odległości 1,7, żeby to złapało gdzieś po środku szwu. Od razu, korzystając z tego, że mam ciepłe żelazko, sprasuję te wszystkie pliski po prostu na połowę, lewą stroną do lewej, bo będziemy wykańczać i tak prawą stroną, to w ten sposób po prostu sprasuję, tak? Tylko te dwie krótkie pliski po 50 cm będziemy składać prawa strona do prawej, czyli nie tak jak w tych lewa do lewej, dlatego że odszycie ma być na prawą stronę. Czyli tutaj składamy prawa strona do prawej i będziemy je zszywać. Teraz będziemy przeszywać tasiemki, te wiązania na odległość stopki. Tak, tak jak jest od początku do końca, po długości. Oraz w międzyczasie przyszyjemy sobie od razu szpyramię prawą stroną do prawej na 1,5 cm. Teraz będziemy szwy ramienia zaprasowywać do tyłu. Przyłożymy odszyte troczki w te miejsca, w których mają być zamocowane, na tej wysokości, na której mają być przymocowane. Czyli troczki przypinamy do tyłów lewą stroną do góry, bo po odwróceniu one będą na prawej stronie. W oznaczonych miejscach, na tych nacięciach, które zrobiliśmy wcześniej. I teraz bierzemy pliskę do odszycia podkroju szyi, tą najdłuższą taką plisę naszą. Będziemy ją przyszywać. Będziemy robić to w ten sposób, że przykładamy ją do całego dekoltu, dookoła, przyszpilkujemy. Przeszywam, a później wykończę wszystko łącznie, jeżeli chodzi o wykończenie właśnie dekoltu, boków. Teraz zrobimy tak. Ja będę chciała tą koronkę wszywać w boki, w związku z czym zrobię najpierw podkrój dołu. Po prostu zygzaczkiem podłożę i podwinę na 1 cm cały dół. Thank you.
sobie po zrobieniu ścieku skończającego, jeżeli to jest zygzak, też estetycznie poobcinać. Jeżeli troszeczkę nitki się właśnie snują, żeby to ładnie wyglądało, to zawsze też po wykończeniu jeszcze sobie sprawdzam, czy mi się nic nie snuje. I automatycznie po prostu obcinam te nitki zbędne. Wtedy będziecie mieć pewność, że żadna nitka za Wami nie będzie się ciągła. Teraz tak na 1,5 cm po prostu sobie zrobię podwinięcie, znaczy na centymetr nawet, bo ja nie dodawałam więcej niż te 10, tylko tak po prostu, żeby to podwinięcie było tak na centymetr od obrębienia. Po wykonaniu podwinięcia będę przyszywała koronkę i dopiero potem zszyję boki. Teraz przyprasuję ten nasz dół odszyty i będziemy przyszywać koronkę. Ja wolę przyszyć koronkę od razu teraz, dlatego że chcę, żeby ona się ukryła w szwach bocznych. Żeby nie była po prostu widoczna, żeby nie musiała jej zszywać. Ukryję ją w szwach bocznych, będzie to dużo ładniej wyglądało. I teraz tak, jak przyszyć taką koronkę? No moja koronka ma troszeczkę nietypowy wzór i tak naprawdę tego typu rzeczy możemy sobie przyszywać jak mamy ochotę, według dowolności. No nie wiem, tak naprawdę powinno być przyszyte gdzieś tak, żeby było jak najwięcej tej koroneczki. Ja postaram się właśnie zrobić tak, żeby zachować to. Widzicie, starczy mi idealnie na całość, albo troszeczkę wyżej. No to już tak naprawdę zależy od nas. Może zrobię troszeczkę rzeczywiście wyżej ją, że tutaj te ogonki, musicie się czymś kierować. Ja sobie dam po prostu te ogonki tutaj. Brzuszki można powiedzieć, nie ogonki, bo to są brzuszki. Dam je sobie tutaj, przeszpilkuję z dwóch stron. I teraz myślę, jak je przyszyć. Myślę, że mimo wszystko przeszyję je falami po prostu na stopkę pod tym, żeby to się dobrze trzymało. Jeżeli byście miały pasek koronki, wtedy po prostu przyszywacie koronkę równolegle z tym paskiem. Tak? Czyli ja sobie je po prostu przeszpilę w dwóch miejscach, w brzuszkach, żeby mi się trzymało przy brzuszkach. Albo tak naprawdę jeszcze przy brzuszkach mogę je przyszyć ściegiem zwykłym, prostym, żeby na pewno mieć gwarancję, że nie będą mi latały, ale mogą też właśnie latać po to, żeby była taka swoboda ruchu tej koronki. I przyszywamy. Ja ją przyszyję najpierw, wiecie co, może ją najpierw przyszyję rzeczywiście tutaj na tych brzuszkach, jeżeli będzie ładnie wyglądało, to zostawię, a jeśli nie, to przyszyję jeszcze na dole. Koronkę mamy przyszytą, jednak stwierdziłam, że zostawię jej taką luźną troszeczkę formę, żeby właśnie ładnie się układała na dole. No i co? No teraz szyjemy boki. Tak samo jak ramiona, czyli na 1,5 cm. Obrzucimy, zaprasujemy do tyłu. Tutaj też musicie patrzeć, jak zszyć koronkę, żeby po prostu ją uchwycić, żeby się trzymała, prawda? I żeby ten szef był wykończony, więc nie musi być idealnie, ale żeby było chwycone do końca. Zszywamy na 1,5 cm, przycinamy na 7 mm, obrzucamy i będą boki gotowe. Mamy już teraz zszyte, obrębione, zaprasujemy sobie do tyłu te zszycia i wykończymy pachy i dekolt.
Teraz tak, będziemy robić podkroje pach. Przyszpilkujcie sobie, tak jak ja, dookoła te nasze pliski, tak jak są zrobione, do obydwu podkrojów. I zszyjcie na skos, tak, pamiętając o tym, żeby była prawa strona do prawej, te plisy, żeby były dopasowane idealnie do podkroju pachy, obydwie. Jak je zszyjemy, rozprasujemy i przyszyjemy plisy dookoła. Przecinamy to na najmniejszą szerokość, kilku milimetrów dosłownie, te szwy, żeby nam się dobrze układały. I tutaj dekoltu i pach. Dekolt oraz ramiona wykończyłam dokładnie takim sposobem, jak wykańczam zawsze. Jeżeli nie wiecie, w jaki sposób wykończyć, jest film zrobiony, jak wykończyć ładnie podkrój szyi. I dokładnie tą samą metodą wykończyłam właśnie tutaj podkroje pach oraz dekolt. Zobaczcie, jest już skończone. Tutaj mamy troczki do zawiązywania na pleckach. Nie potrzebujemy żadnego suwaka, dlatego że jest wystarczająco obszerna. I bluzkę mamy gotową.